liczba zgłoszonych prac to jest odbicie tego, że Mix Awards są coraz popularniejsze. I myślę, że były tam i kampanie takie bardzo dobre, ale takie, które gdzieś byśmy powiedzieli, ok, już coś podobnego widziałem, tylko jest tam rzeczywiście coś nowego, a są też rzeczy zupełnie poza takiej standardu, które również zostały zauważone, więc myślę, że jest fajnie, bo jest miks różnych zastosowań, różnych elementów, które trafiły do tych kampanii. Ja myślę, że to dobrze, żeby zostały docenione tylko te prace najlepsze. A w przypadku tych nagród już sama nominacja, to jest wyróżnienie, to jest powiedzenie, ok, to jest coś, co wystaje, co jest warte zauważenia, natomiast brąz, złoto czy srebro to są już nagrody dla kampanii naprawdę dobrych, a w przypadku złota kampanii wybitnych. Nie mogę o tym mówić, ale taka kampania, która zdobyła sporo nagród, myślę, że była zaskakująca. Była właśnie taka kompletnie out of box. Sam nie wiem trochę, jak do niej podchodzić, także patrzcie na nominacje i patrzcie później na to, kto dostanie nagrody. Myślę, że warto to obejrzeć samemu.